Siemaneczko, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kanał YouTube Fikos998. Z kolegą znamy się już rok przez internet, znajomość roczna, internetowa. Teraz mieliśmy okazję poznać się na żywo. Kolega robi strasznie fajną i ciekawą robotę, oczywiście dobrą. Polecam, wchodźcie mordeczki na jego kanał, na maniaczku, no nie Fikosik? Prawda. Lecimy, kręcimy, yo! To cześć, witajcie, ja jestem Fikos i witam was w sumie na moich pierwszych targach w Kielcach. Jest ze mną Michał, który się chowa przed kamerą i nawet nie chce pomachać. Gdzieś zgubiliśmy Xaverego. Pozdrawiam Michałek. Idziesz z nami? No to chodź. My idziemy zwiedzać, nie wiem ogólnie czy coś będzie słychać, ale większość pokażę wam w kolejnych częściach tego materiału. Także widzimy się za chwilę. Tak jest. Rama jest 7-tonowa. Z tą pompą. Kurde, ale ma opony wielkie. Ciekawe czy haczą te, czy podes haczy. Haczy. Co? Gdzie wam haczą te śrubki? Tutaj o. Tam ma haczy. A czemu Lukasa dali nie holmatwa? Właśnie te Lukasy są paczką. Ile jest ten plastik taki? Mi się nie podoba osobiście to rozwiązanie. Lukas ci się nie podoba, nie? Znaczy nie. To? No, jak się otwiera. Nie jest ciężkie. Ale ja bym nie inwestował w samego elektrycznego Lukasa na samochodzie. Powiem ci tak, myślałem... Dobra, patrz, ale masz Lukasa, masz elektrycznego, nie? A jakbyś wsadził holmatro z tym, z pompą, to gdzie byś to wsadził? Znaczy powiem tak, my używamy w jednostce jakiegoś roku elektrycznych holmatro. Na ćwiczeniach chcieliśmy ten samochód. Na samochodzie. Te węże mi się podobają, powiem ci, kolorek fajny. Co to jest? Nie wiem. Ale drabinka też nowa. To jest fajne rozwiązanie, powiem ci. Czemu nie? Nie wiem w sumie po co ta roleta, wiesz? My tutaj mamy, czekaj, co my mamy? Mamy też deskę tutaj, w tym samym miejscu. A to są bandy? Tutaj mamy, co my tu mamy? Poduszki wysokociśnieniowe. Mamy cały sprzęt zdublowany, nie? Lewo, to już lepiej. To jest nawet sposób. O, kurde. Ale kraniku z wodą? A nie, jest tutaj takie coś. Zestaw. No wiem, wiem. Takie do samoumycia rąk na przykład, do czego. Klinę.
do 10 minut bez przerwy. Pamiętacie, że styczność z zabudową Bakara mam pierwszy raz tak z bliska, chyba. No i my mamy na Wolgi u nas. No wiem, to takie trzy osiowe chyba, nie? Ale... nie wiem. Nie, mi się zdaje takie dziwne trochę zastosowanie. Za ten... te wszystkie takie... znaczy, powiem ci, regały? Może to tak nazwać? U nas jest taki... nie wiem, chyba już nie ma tego. W tej szklice masz taką. No. I jak zamykasz to, no, to nie możesz z tego wyciągnąć. Czyli podesz i musi być otwarty, żeby się otworzył tam. I czasem jest tak, że na przykład zapomnisz i tak będziesz powyginany do tego, bo ten katalog sam chodzi. No. Można dostać ten katalog. Weźmy też. O. Dzięki. Dobra, torba, plecak z gadżetami ogólnie się zapełnia chyba. Jak mi się wydaje. Jak możesz mi nosić? Już chwila. Wiesz co, jak dla mnie ciekawym rozwiązaniem... nie idę tam, bo hasłuję. Jak dla mnie ciekawym rozwiązaniem jest to Mitsubishi. To jest bardzo, jak dla mnie takie... wiesz, jak są jednostki, które chcą mieć w gaśnicy samochód, a nie chcą też przepłacać, to mi się zdaje, że takie coś jest idealne. Tak, no, nie wiem, oni to chyba pierwszy raz rok temu pokazali. Rok temu czy dwa? Nie wiem, no, nie pamiętam, nas, ale... nas 3 lata mieli, zanim go ktoś chciał. Nie, no ciekawy, powiem ci. Wiesz, że taki podstawowy sprzęt to jest miejsca. Pewnie na coś tam większego. O, takie by nam się przydało. To możemy wziąć. Co? Tutaj Volvo FL280, oczywiście z Bokaru. Węże W. Albo to są 52, albo 42. Pięćdziesiątki dwójki, czy czterdziestki dwójki? Mi się zdaje, że 50. Ładny kolorek. O, to pompa pływająca. Ale szybkie latarce takie jak u nas, identyczne. No. Prądownica tylko inna. I powiem ci, że... tylko tu, no mówię ci. No, patrz, ile masz miejsca niewykorzystanego. Jeśli chodzi o te, o autopompy, to Mototrack ma najładniejszą. Bo to ale patrz, same tu, rury są. Tu nawet by się przezmieściła ta pompa pływająca. No, no. Słabe rozwiązanie trochę. No mówię. A drobinka z prawej strony? No u nas na Volvo też jest. Tutaj co mamy? Znowu te regały. Dziwne. Nie wiem, jak to się skończyło. Ale nie, strasznie mało, mało sprzętu. Nie chodzi o to, że... oj, sorry. Nie chodzi o to, że jest, wiesz, mało porzucane, tylko mało miejsca jest na ten sprzęt nawet. Oni lubią robić coś takiego jak Niemcy, tylko żeby to nie wychodzi. Że to sobie, tak? Że tam nie ma dostęp, tylko co ty wsadzisz. Tylko patrz, jak tam musisz głęboko wejść, żeby cokolwiek wyciągnąć. No nie wiem. W ogóle to koło, jakby nie mogli tego być pod spodem albo coś. A wiesz co u nas zrobili się z tym kołem? Co? Wywalili to koło i wstawili ten. Taką szynę i tu w środku aparaty.
No aparaty bardziej przydatne niż koło chyba. Ale wygodne otwieranie, powiem ci. Ale czy to jest taka zabudowa ergonomiczna, to ja bym nie powiedział. Może i wygląda ładnie, choć mi się tak średnio podoba. Ale nie wiem, czy to jest funkcjonalne za bardzo. Chodź do tego Volvo. Ale bydle. Wasz jest większy, nie? Chyba. Tak. Półtora razy. Ja uważam, że nam to bardziej jakby miał kabinę większą, bo taka trzyosobowa. Trzyosobowa jest? Mógłby zbiornik być trochę. Bo ten u nas jest największy w kraju na jednoczęściowym podwozie. Nie ma większego. Nie no, jest mało w tym samochodzie. Ale to już takie typowo gaśnicze, nie? Nic więcej nie ma oprócz tego. Oprócz węży, aparatów i całej armatury. Nie wiem, stawać na podest, żeby ubrać aparat. No u nas jest znacznie niżej na tym, tylko w mototraku. Tylko możesz sobie wejść i na plecy od razu założyć. W sensie nie musisz na podest. No tu u nas w mototraku to jest w kabinie, zacznijmy od tego, nie? Masz 4 sztuki. Wiem. 4 sztuki aparatów masz w kabinie. Tylko pociągasz za jedną wajchę, zakładasz na plecy i jesteś gotowy do wyjścia. Tak samo jak u nas. Jeszcze raz Volvo FMX. O, kawał kloca. Tu już jak widzimy mniej trochę miejsca. Nic biuro tu nie wszedło. Nie weszła, sorry. Ale tak czy siak, no te rury na wierzchu to jest takie... A, takie mech, powiem ci. A powiedz mi, po co ty jest to przedmiot? Nie wiem, jakby tego całego kokpitu nie można było dać tutaj, nie? No nie wiem. Nie wiem, bardzo mi się podobałem to sobie z mototraka, powiem ci. No i od razu więcej miejsca, nie ma tych wszystkich regałów jak w tym, jak w Bokarze. Ale najważniejsze jak dla mnie to jest ta pompa. To jest fajne. Co to jest Iveco, nie? Nie, naprawdę fajnie wygląda. Czeski. A patrzcie na sprzętu. Nie, może tak widać po prostu, że jest mały i jest wszystko upchane. Nie no, ale jest wykorzystane wszystko. Ale ładnie wygląda, powiem ci, nawet te... Wiadomo, w Polsce by się to nie mogło przyjąć, bo to nie jest zgodne z zasadami, bo musi być na tkole białe, nie? No to. Ale ładnie to wygląda. Fajnie, fajnie. Jeszcze od przodu. No i Iveco, ostatni wóz z mototraka, jak tutaj prezentują. Fajne, fajne, tylko że nie podoba mi się tutaj ten taki zawijas. Nie wiem, co sądzisz o tym zawijasie takim. Mi się to nie podoba. To jak dla mnie, jakby to było proste, albo nawet dotąd tylko, to byłoby ładniejsze. Tak, no ta owiewka jeszcze taka. Ale gdzie nie wygląda ta rura i tylko jeden taki LED duży. Bez tej rury też by fajnie wyglądał.
Nie wiem, czy nie lepiej nawet. Tu już wiedzieli, co wsadzić. A my mamy holmatro też, tylko że mamy niżej. To ja. Ale nie, strasznie podobne wyposażenie do jak ten, jak u nas na manie. Takie podobne rozłożenie sprzętu. Ale deską już się spadzisz, jak wysoka. No my mamy tak samo deskę. Nie uważam to za najlepsze. No i popatrz sobie, weź sobie przypomnij teraz, jak wyglądała zapyta. A to popa z Bokary na przykład. Nie wiem, jak dla mnie najładniejsze są. Zabudowane, jednolite takie. Ile? 360. O kurde, łańcuchy na kołach. No ale widzę, że znajomo kula, bo już ten dofinansowany jest z komendy głównej. Dzieliczka, no to dobra, nie ma co się dziwić, że ten, że łańcuchy na kołach. Oni mają śmieszną tą personalizację żerła. Ładna Skania, ładna. Dobrze, ja też już zaraz się będę zbierał. Ciężka, 4x4 napęd. Nowa wersja. Fajnie się prezentuje. Renault, też 4x4. I kolejna Scania. Taka sama praktycznie jak tamta. Tylko troszkę większy silnik. Co, ale ma trąby! A to była ostatnia dyskusja, jak montować. Ale no faktycznie, to nie ma za bardzo miejsca, jak to zamontować te trąby inaczej. Ewentualnie jeszcze tam nad znaczkiem Scania mogłoby być tak po skosie, jak większość jest. Jaki vlogers? Na YouTubie? Nie wiem. A kiedy chcesz? Dzisiaj to ja jeszcze do domu nie wrócę. Ale fajnie ten mam pojęci. Fajne. Pierwszy raz widzę taką zabudowę.